Tylko jedną rzecz zrobiłem w Unii Parlamencie, to jest słynne hajlowanie, nie? Jedyne, co mi się udało w tej Unii tak naprawdę, w parlamencie jestem na marginesie i niestety taka jest prawda. Każde moje przemówienie jest bardzo szeroko oglądane na świecie. W Europarlamencie i co pan zrobił dla przeciętnego Polaka, bo jak pokazują w telewizji, to pan tam tylko śpi. Lekka przesada, że ja tylko śpię. Jak pan zauważy, jestem jednym z najaktywniejszych posłów Unii w Parlamencie. Co ja zrobiłem? Tylko jedną rzecz zrobiłem w Unii Parlamencie, ponieważ ja jestem na marginesie, wie pan, ludzi myślących, ja na przykład słyszałem, jak byłem w komisji tam energetyki, nie? I słyszałem, jak przemawia z UKIP-u człowiek, podchodzę do niego i mówię, że gratuluję, słyszę, że słyszę rozsądnego człowieka. On mówi, tak, to jest nas tu już dwóch. I niestety taka jest prawda. W parlamencie jestem na marginesie i niewiele daje się tam zrobić. Jedno, co się udało zrobić, to przyjęliśmy raport, który nakazuje pan, tego nie wykonają oczywiście, powołanie prokuratury europejskiej. Ponieważ pan wie, że tam korupcja jest gigantyczna i na przykład istnieje taki organ, nazywa się OLAF, czyli antyfraud, antykorupcyjny. I czy pan wie, że jemu zabroniono kontrolować komisarzy europejskich? Więc nam się udało, jedyne co mi się udało w tej Unii tak naprawdę, ale poza tym wykorzystuję to do przemówień. Każde moje przemówienie jest bardzo szeroko oglądane na świecie. Jak ja mówię, jak ja na przykład zrobiłem to słynne hajlowanie, nie? To dostaję z całej Europy SMS-y. Wreszcie ktoś pokazał, że to są faszyści, prawda, ta Unia Europejska.